Opuszczamy Małopolskę i kierujemy się na Kujawy i Pomorze. Docieramy w Bory Tucholskie, choć momentami może się wydawać, że do bardzo odległego kraju. W Wymysłowie odwiedzamy wioskę indiańską, gdzie wyjątkową ofertę dla turystów stworzył Jan Kłodziński. Goście mogą tu nie tylko odpocząć, ale także poznać tajniki kultury i sztuki Indian, w tym jednego z nich. Sad oka, czyli długiego pióra, Stanisława Supłatowicza, syna Polki i Indianina, którego los nierozerwalnie połączył z krajem nad Wisłą. Przyjechał do Polski w 1937 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej, a w Borach Tucholskich znalazł miłość swojego życia i swoje miejsce na ziemi. Jak to się stało, że w powiecie tucholskim powstało Muzeum Indian Ameryki Północnej? To wszystko za przyczyną Sad oka, Indianina, który z matki Polki przybył właśnie do Tucholi, do nas. Zamieszkał w Gdańsku po wojnie, nie mógł wrócić do Kanady, a tu jego żona pochodziła z Tucholi, przyjeżdżała do swoich zabudowań rodzinnych, a on nie umiał w domu posiedzieć tutaj. Znalazł zakątek nad brdą, przywiózł namiot, tipi, swoje kanu i tu biwakował. Czy pan jako chłopiec poznał go? Tak, miałem 13 lat, zrywałem tu orzechy do ciastek na gwiazdkę, żeby były. Zauważyłem namiot, mówili, że to jakaś subkultura, jakiś hippies, a się okazało, że to jest namiot mojego autora książki, którą rok wcześniej przeczytałem. Tą książką była Ziemia Słonych Skał. Zafascynował się pan tym człowiekiem? Oczywiście, pozostałe dni wakacji to była wielka przygoda. Nauczył nas strzelania z łuku. Rzucał to machawkiem do klocka, który miał przywiązany do drzewa, opowiadał swoją historię. Czy on był tutaj związany z powiatem tucholskim, lubił to miejsce? On polubił, zawsze mówił, że to miejsce mu przypomina jego życie nad rzeką Mackenzie, chociaż rzeka Mackenzie stokrotnie większą rzeką. Zawsze mówił, że legendy indiańskiej opowieści najpiękniej brzmią tu w Borach nad Brdą. To wzruszające. Tak, to miłe. A jak to się stało, że on w ogóle tutaj trafił do Polski? Trafił do Polski, jego matka uciekła kiedyś przez cieśninę Beringa, Indianie ją znaleźli, a po 25 latach pobytu już w Kanadzie, jako żona Indianina, wodza Indian, Karkole Onoma, uporodziła mu dwóch synów i córkę i z najmłodszym synem po uratowaniu, że tak powiem, podróżnych, którzy byli budowniczymi dróg w Kanadzie, dowiedziała się od nich, że jest Rzeczypospolita. Zapragnęła przyjechać, odwiedzić rodzinę w Radomiu. Satok uciekł z transportu do Oświęcimia, Auschwitz, całą wojnę spędził w Armii Krajowej, a po wojnie już nie mógł wrócić do Kanady. On zaś ożenił się z Tucholanką, dlatego tutaj w Bory, ona do rodziców, a on tu na łono natury, tak po prostu go ciągnęło jak wilka do lasu. A tutaj, gdybym chciała się poczuć trochę jak Indianka, mogłabym sobie doczepić takie włosy. No tak, trochę by była różnica koloru, bo to są przedłużenie warkoczy inaczej u Indianki. A to oryginalny pióropusz po Sad oku? Tak, to jest oryginalny pióropusz, symbolizuje władzę plemienną. Po wizycie w muzeum wyostrza się apetyt na dalekie podróże, ale nie tylko. Tak jak historia Sad oka ma wiele łączących się wątków, tak Wymysłów łączy historię Indian i regionalne skarby Borów Tucholskich. Można tu choćby skosztować rarytasów z sieci dziedzictwa kulinarnego Kujawy i Pomorze. Co my tutaj mamy, bo widzę, że wszystko na bazie tutejszych produktów. Tak, no tak staramy się. Pierożki z jagódkami, wątróbka w sosie malinowym, zupka borowiacka grzybowa, pierożki z gęsiną też w sosie grzybowym i polędwiczki w sosie grzybowym. Czy to jest tak, że jak ludzie teraz podróżują przez Polskę, poznają różne regiony, to chcą też poznawać te regiony poprzez ich smaki? To na pewno, bo chętnie wracają. Chętnie wracają, próbują dalej tych dań, przekazują sobie dalej, tak. Przekazują dalej i ten klient jednak powraca, jest zadowolony. I jagody, maliny, ryby, grzyby. A jakie tutaj najczęściej grzyby rosną? Kurka, podgrzybek, borowik. Ślinka cieknie, pychota. Po takich przeżyciach czas odpocząć. Opuszczamy Bory Tucholskie, by już za chwilę ponownie wyruszyć w drogę. Do kolejnych miejsc z klimatem i z pasją.